CIA kazało ci zbudować eksperymentalny, ultranowoczesny park rozrywki na jeszcze do niedawna ściśle tajnym terenie jeziora miotłowego. Ci panowie domagają się konkretnych efektów, więc lepiej ich nie zawieść, jeśli nie chcesz zostać oddelegowany. Mroczny śmiech troszkę mi nie wyszedł. Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Rollercoaster Tycoon 3, tak się chyba ta gra nazywała. Więc dawno nas tu nie było, tak? I powiem wam szczerze, że to jest chyba jeden z najgorszych scenariuszy, których nie lubię w... moich najgorszych scenariuszy w całym Rollercoaster. Dlaczego? Myślę dlatego, że nie podoba mi się ogólnie styl, w którym tutaj się buduje. To jest takie science fiction i ogólnie mamy bardzo mało miejsca. Oj, Dark się chyba znowu odzywa. Na gadu gadu. W zasadzie niby mamy tutaj dużo miejsca. Mamy tu. Tutaj są jakieś ogrody, no ale nie bardzo jest co tutaj wybudować, bo tu są zaraz nierówności. Tu fajny roller coaster może powstać i tutaj coś. No nie jest dużo miejsca, ale... Myślę, że jakoś postaramy się cokolwiek zrobić. Więc zadania są następujące. Minimalna wartość parku 15 tysięcy. Aktualnie stoimy na jakiej wartości? Zaraz zobaczymy. Gdzie to jest? Nazwa parku, to nie. To. Wartość parku 200. No, dość słabo stoimy. I VIP tolerowanie awarii wysokie, czyli że jest wysoka tolerancja, może mogą się robić awarie, ale on tam nic na to nie będzie zwracał uwagi. Tu jest już średnie, tu jest już niskie, czyli będzie trzeba po prostu dużo mechaników mieć zatrudnionych i tyle myślę wystarczy do przejścia tego. No i minimalna wartość parku jest taka 30 tysięcy, żeby przejść scenariusz na złotym. Wydaje się to niby łatwe, ale coś czuję, że z pieniędzmi może być duży problem. Zacznijmy może od początku, czyli tak jak zawsze jakieś sklepiki, toalety, itp. itd. Szkoda tylko, że to trzeba za każdym razem otwierać. Chciałem też przypomnieć, że ta seria jest właśnie po to, żeby sobie tak by odświeżyć troszkę pamięć przed nadejściem nowej części Rollercoaster Tycoon World, która ma mieć premierę w... Wow, co to się dzieje? Lol. która ma mieć premierę na początku... na początku tego. Kujw. Żebym ja sobie to teraz przypomniał. Na początku przyszłego roku. Jednak coś... Niestety, ale coś mi się wydaje, że jednak... to się troszkę wydłuży. Nawet nie troszkę, a bardzo, bo póki co... Oprócz pierwszych niby takich screenshotów z gry, które wyglądają praktycznie na troszkę ulepszoną grafikę z Rollercoaster Tycoon 3, w które teraz gramy, nie dostaliśmy praktycznie żadnych informacji na temat nadchodzącego sequela, więc tak tutaj mam małe obawy, że raczej na początku roku tego jeszcze nie dostaniemy. Jedyne co dostajemy póki co wiadomości na temat Rollercoaster Tycoon World to jakieś tam rysunki, które pokazują jak będzie wyglądać. Znaczy nie jak będzie wyglądać, takie jakby fanarty. Na przykład często w kolekcjonerkach jakichś gier dostajemy taką książeczkę, w których są takie fajne rysunki na temat gry zrobione. No to właśnie w tym stylu są tylko i wyłącznie wiadomości na temat Rollercoaster na Facebooku. Więc... No, jest się czego obawiać i raczej nie liczyłbym na to, że to wczesnym 2005 wyjdzie, tak jak zostało to zapowiedziane. Sam trailer też to jest po prostu filmik nagrany w jakimś parku rozrywki, jak kolejka wjeżdża, więc
tym tak samo. To nie jest żaden footage z gry. Znaczy, nie wiem jak to powiedzieć po polsku znowu. O, to jest świetne miejsce, powiem wam. Tutaj by się przydał ten rakietowy styl. Wejście, aha, tu mam rakiety. Tu też oczywiście. I... Tak. I jeszcze chodniczek zwyczajny tutaj. Więc tak, tak jak powiedziałem, no... Raczej bym się obawiał, czy Roller Coaster Tycoon World wyjdzie. Dobra, mam już parę przejażdżek. Myślę, że można już dać play, żeby cokolwiek... chociaż troszkę zaczęło się zarabiać. Albo może i nawet... to podkoszulki ma zbyt tanie przedmioty. Ja zbudowałem coś jak podkoszulki? Chyba nie zbudowałem, wiecie? Tak sobie nie przypominam. Trzeba by oczywiście mechaników tutaj zaprosić. Strażnik tu też się przyda. Na wejściu jeden. I też na wejściu, żeby był komik. Siup. Komik oczywiście w jakimś stylu takim kosmicznym by się przydał. No powiedzmy niech będzie. Czy powinien być zielony ufolodek? No fajnie to w ogóle w nocy wygląda. O, muzyka. O, proszę, jest informacja. Nie musiałem nawet budować. Czyli tutaj gdzieś muszą być te podkoszulki. Są parasole. Tak. Parasolki. A gdzie są te podkoszulki, których niestety nie widzę? O, tutaj. Czyli są już tutaj sklepiki. Ma zbyt tanie przedmioty, no to dajmy... O... Może 3 dolary? Uczciwa cena? To jest jakieś w przełożeniu na polskie to 10 zł? Około? Niecałe 10 zł. O, toalety tutaj są. Czyli w zasadzie niepotrzebnie chyba to stawiałem. To okej. Jeśli chodzi o sklepiki, to chyba tyle. A ja zajmę się najpierw może przejażdżkami. To już mamy, to już mamy. Wodne raczej nie. Kino trójwymiarowe. Laserowa bitwa. O, jak ja bym chciał się postrzelać tak na lasery. O, jeszcze w sumie nie widziałem żadnego takiego miejsca, w którym w Polsce, w którym można byłoby to zrobić. Można byłoby się tak pobawić, o. Powinienem powiedzieć. Ja myślę, że byłaby wtedy fajna zabawa. Wolę raczej takim laserem niż paintballem, bo jak paintballem dostanie się, to posiniaczony można wyjść od razu. Dobra, Ati. Okej. Chodniki, ja szukam chodników. Się zastanawiam, nie wiem nad czym. Potrzebujemy oczywiście takiego wejścia. Może tak właśnie będzie łatwiej. Tak, i chodnicek. Tu i tu. No, postaw się. Szkoda, że nie ma tutaj auto do kończenia, żeby te chodniki po prostu same się zbudowały. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Nowa atrakcja, stoisko z kremem przeciwsłonecznym. Nie, raczej nie chcę. Ale coś tam jeszcze widziałem. Już przybył VIP. Ładnej buzi nie odmówię. Okej. Zaczyna się. A gdzie on jest? Statek wahadłowy. Dobra, no to niech on sobie łazi. W zasadzie niczym nam nie przeszkadza. Ja bardziej chciałbym zrobić wreszcie jakieś przejażdżki. Kolejka jednotorowa nie jest potrzebna chyba na aż tak mały latający spodek zatrzymana awaryjnie. Akurat wtedy, kiedy VIP przyszedł. Najlepsza sceneria science fiction. VIP opuszcza park. Wow, szybko to poszło.
Dwupiętrowa wieża widokowa. To myślę, że pasuje na ten styl. Może postawimy to tu. Przydałoby się jakieś wejścia, wiecie? Albo nie. Najpierw trzeba wbudować to troszkę wyżej. Dobra, tyle. Wystarczy. Ok. Tu. Wejście. Tak. Wyjście. O, tam był Jędrzej. Tu idzie. Okej. Okay. O, ktoś wymiotuje. To miło. VIP jest zadowolony. Bardzo dobrze, o to właśnie chodziło. Chyba troszkę za wysoko. Płasko. Super. To już w sumie możemy otworzyć, tylko jeszcze wyjście zrobić szybko. Tak. No i znowu źle. Muszę to w ten sposób usunąć, bo inaczej nie da rady. No i znowu ktoś zwymiotował. O! I teraz jest pięknie. No i 3-3 park rozrywki. To jest właśnie dziwne, bo ja nie dałem... O, no właśnie. To jest właśnie dziwne. Ale niech będzie. Mechanik 2 odszedł. Czemu tak szybko, kolego? To nie fajnie. Dobra, zróbmy może jakąś kolejkę. Zobaczymy, na co nas będzie stać. 12 minut. Szybko poszło. 12 minut nagrywam. Bobsleje. I przybędzie w ciągu tygodnia. To może do tego czasu zbudujmy coś. Albo może najpierw zobaczę, jaka jest wartość mojego parku. 20 tysięcy to jest... Aha, teraz mam spłacić pożyczkę jeszcze, żeby to zrobić. Ojejoj. Pożyczka 8 tysięcy. O cholera. To chyba dlatego to było takie trudne. Ja mam tyle gotówki, ja mam spłacić pożyczkę, tak? Chyba to będzie konieczne. Opłata za wstęp. I nie wiem, czy tą kolejkę teraz budować, bo przecież jak ją zbuduję, to nigdy nie zarobię już takiej kasy, jaką mam. Wiecie co? Może dajmy to przyspieszony czas. I zobaczymy, jak to pójdzie. Bo... coś wątpię, że jak wybuduję kolejkę, to coś mi to da. Na przykład dlatego, że... Wiv w ogóle nie oczekuje właśnie żadnych kolejek. On chce tylko, żeby awarie były średnie. Więc do tego myślę, że dobrze byłoby zamówić jeszcze jednego mechanika. No niech będzie tutaj. Informacja 2 nie działa naprawdę. Okej. Mamy tu jakieś nowe przejażdżki, może najpierw na to sprawdzę. Kino trójwymiarowe, trampolina, zerowej grawitacji. To jest tanie, to myślę, że to możemy zbudować. Okej. Okay. Tak, żeby chociaż troszeczkę zwiększyć tą wartość parku. Kolejka. Otworzymy. I weźmiemy sobie tą dróżkę. Okej. Okay. I teraz zobaczymy. Wartość parku 25 tysięcy. Rakieta nie działa. Czemu wszystko nie działa? VIP opuszcza park. Dobra. Teraz trzymamy złożone palce. Tak to się mówi. Trzymam kciuki. Albo inaczej. Strażnik 2 myśli o odejściu. Kolego. Nie. Nie. Nie, to jest zwolnić. Ukarać nie. Szkolenie niech ci będzie. To tu... Wypopuścił park, zobaczymy. Zadowolony.
Teraz trzeba spłacić pożyczkę i z tym może być duży problem. Powiem 5000 tylko. Musiałbym jakoś szybko zarobić. Do tego jedyny sposób, jaki mi przychodzi do głowy, to po prostu zwiększyć cenę. Niezawodność, właśnie powinienem się na to patrzeć. 72, przerwy w pracy, co 10 minut tutaj dajmy. Tutaj dajmy co 20. Już niezawodność troszkę spadła. I tu co 20. Już coś padło. Dobra, to też będzie co 10 minut. Tu też co 10 minut. Okej, okay. I teraz kasa. Jakoś musimy zarobić kasę. Więc cena wstępu na przykład na to. 2 dolary. Cena wstępu na to. 3,20, bo czemu nie? Na to 2,50. 1 dolar zdecydowanie to za mało jak na takie coś. Tu dajmy 1 dolara. To jest 3 zł, to tam w Polsce trampolina to nawet za 5 zł się znajdzie. Taka zabawa powinna być droga. Więc dajmy tutaj 3 dolary. To będzie 10 zł. Mogę tam wejść do środka? Kiedyś można było wejść do środka kina na przykład. O! Niby mogę, no ale raczej tu nic nie widać. No, jest tylko dymek. Lol. Dobra. Co tu jeszcze takiego mamy? Tutaj też muszę sprawdzać tą niezawodność. Nie, tego tutaj nie ma. Okej. Okay. Fontanna z ośmiornicą. Chciałbym to zobaczyć. Kliknij się. Jest to fontanna z ośmiornicą. Wow. Spore to, ale tanie. 50 dolarów. Pięknie. Powinienem robić właśnie więcej takich dekoracji, ale nie, ja robię tylko po prostu na minimum, żeby tylko zrobić zadanie. Niestety dość trochę się śmieci ten park. Że z 20 minut ja powinienem zrobić szybko coś, przy czym mógłbym zarobić. Może spójrzmy na statystyki, zobaczę na czym tracę, na czym zarabiam. W październiku zarobiłem 200 dolarów. Tu straciłem. Z koniec marca zarobiłem 200 dolarów. To jest dość mało. Wartość w parku 23 tysiące. Bo akurat jest o tyle to fajne, że mogę spłacić tą pożyczkę, a potem znowu ją wziąć. Dzięki temu nie stracę pieniędzy. To jest fajne. Ale jednak muszę znaleźć jeszcze jakiś sposób, żeby lepiej zarobić. Wszędzie już tutaj. Przed chwilą to było całe niebieskie. A raczej mi się nie zdawało. Chyba jest nagrane. Muszę znaleźć jeszcze jakiś sposób, żeby zarobić. Tyle na godzinę. Strażnik jeden myśli o odejściu. Dobra, teraz już w sumie możesz odejść. Teraz mi to zwisa. Wielu gości jest spragnionych. Tutaj cena. Gdzie jest cena? Aha, już zwiększyłem to chyba na początku. Co tu jeszcze mogę zmienić? Takiego kosmiczna zabawka to powinno być za 3 dolary. No niech już będzie 2,90. Okej.
tutaj już takie szczegóły za bardzo mi się nie chce bawić. Myślę, że to jest nawet zbyt skomplikowane jak na taką grę. Znaczy, no nie jest skomplikowane, chodzi o to, że po prostu za dużo jest tutaj, myślę, tych szczegółów, które można by zmieniać, jak na przykład właśnie cena wstępu, jak co tu jeszcze można zmieniać? O właśnie, coś takiego, minimalny czas oczekiwania 10 sekund, 120, gdybym miał tak siedzieć przy każdej przejażdżce i zmieniać wszystko co do jednego, co tam jest, to by te odcinki trwały chyba po 40 minut i jeszcze bym nawet nie zdążył zdobyć asystenta. Dlatego to jest takie troszkę, no, słabe. Tak, jak tutaj liczba okrążeń. Bez muzyki. A, to tutaj można muzykę wybrać. Najlepsze jest też właśnie to, co mi się podoba, że można własną muzykę tutaj wgrać. Wtedy ta muzyka się będzie grała przy tej przejażdżce. Ambient Wind. Ale okej, ja myślę, że sobie już odpuścimy. Bo reszta odcinka to po prostu będzie czekanie, aż zarobię te pieniądze. Już mam 6 tysięcy, jeszcze 2 tysiące i damy radę. Więc albo zobaczymy się za chwilę. No dobra, jednak widzimy się jeszcze z powrotem, ale to tylko na chwileczkę. Okazało się, że od razu jak zdobyłem menedżera, bo spłaciłem ten dług, to dostałem 10 tysięcy. Wyskoczyło mi dokładnie, dostałeś dużą sumę pieniędzy, niestety klikłem przed za szybko OK, żeby wam to pokazać. No i tak, więc ułatwiło mi to całkiem sprawę i dodatkowo jeszcze mogę wziąć sobie pożyczkę bez żadnych problemów. I jedyne co mogę zrobić, znaczy co mogę zrobić jedyne, nie jest to jedyne, o właśnie jeszcze, już jakiś piąty raz zdobyłem najbrudniejszy park rozrywki. Z oszczędności zwolniłem wszystkich dozorców, jest tylko ten jeden i po prostu on sobie tutaj cały czas sprząta i mam najbrudniejszy park rozrywki. Dobra, weźmy sobie tą jedną jakąś kolejkę fajną, to może nie. To mi wygląda na fajną. Taką porządną. 12 tysięcy w sam raz. Dobra, weźmiemy sobie ją. Łoch, ale laguje. No to jest właśnie najlepsze, że taka stara gra i na moim komputerze jednak nie działa tak, jakby się tego wszyscy spodziewali. Troszkę przepłaciłem, bo 16 tysięcy zamiast 12. No, ale... więc sobie przejedziemy tutaj przejażdżką testową, może troszkę wolniej. tak, zamknę. Otworzę. Znaczy testowo. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie owego. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam. No i cześć.